Dzień naszej wyprawy do Kołobrzegu. Zwiedzamy Kołobrzeg oczywiście od strony wędkarskiej. Dzisiaj będziemy łowić na plaży zachodniej w Kołobrzegu. Nastawiamy się na oczywiście leszcza, ale też Adam mówi, że węgorz jest w naszym zasięgu. Tam jest wejście, ale co, nie da rady wejść? Nie. Jednostka wojskowa i wszystko jest zagrożone. To jedyne wejście, którym spędziliśmy, tak? Tak. Tylko trzeba uważać, bo zobaczcie, jak mamy to wejście, tutaj mamy ratownika, mamy te bojki, także tutaj dopiero zaczyna się taka plaża, gdzie możemy łowić. W pięknych okolicznościach przyrody. Zresztą zaraz uruchomię drona i zobaczycie, jak to wygląda z góry. Opowiadaj, tu przy tej poduszce chyba, zobacz, tu jest lepiej, nie? Bo tu mamy dziurę największą, tak mi się wydaje, ale mamy poduchę, tu mamy główne zejście będzie, nie? Tak. Tu mamy największą dziurę, mhm. Tu już przyjdzie płytko wypłycenie, a bardziej weź naszą stronę, czyli tutaj na lewo. A myślisz, że jeszcze jesteśmy na lewo? Biurka, skrzynka. No to jeśli mamy zestawy tu powrzucane, no to nie jest źle. I to jest według ciebie dobra miejscówka w stronę? Dobra. Według mnie to jest dobre. Na węgorza też? Na węgorza też. Gorzej może być leszcze. No i tak mamy, takie dziurki gdzieś głębiej jest, tak. Mamy też ten rów dosyć spory. Tu zobacz, masz taki jakby dodatkowy, wiesz, mhm. Rów, nie? Tutaj by warto było zaraz, wiesz, przy zejściu, zaraz odbić w lewo. Powinno być fajnie. To są miejscówki, gdzie mieliśmy kiedyś KLS, taką klubową ligę surfcastingu. Pamiętam to jak dziś, że windsurfingowcy latali tam i z powrotem i troszeczkę tych zestawów nam pobrali. Natomiast te łowisko, muszę ci powiedzieć, ty no zarąbiste. Oby było ładne dzisiaj. Zobaczymy. Jak ci się tym najtańszym wędziskiem mikadowskim łowi? Czerwone mikado to była przesiadka po Jackson Zafira. Czyli jednak do przodu. Jackson Zafira to był kijek do malowania ścian. Aha. Mikado jest czerwony, jest miękki. Kolejny kijek to jest mikado niebieski. Ten średni. Średni. Średniego tak. Będę zaraz rozwijał. Mhm. Czerwony jest miękki. Lepsze rzuty wychodzą niebieskim. Tak. Zaleta czerwonego. Bliżej leci, więcej ryb. No właśnie, tak mówimy niebieska. Niebieska to jest sztorm. Czyli mamy Litore, Storm i potem mamy Surf Maxa, jeżeli chodzi o mikado, nie? Natomiast to są wędki, które są na naszą polską kieszeń, można powiedzieć. Można powiedzieć, że w tej zabawie jest to sprzęt budżetowy. Prosty rachunek. Jeśli się obudzę na plaży i nie będzie wędek, nie będzie tak szkoda. I tutaj słuchajcie, Julian ma rację, bo Michu no był ostatnio na plaży i no mu się zasnęło, mówi, budzi się, pali światło. I dwóch łebków ma przy wędkach takich, no niby przechodniów. W Rozewiu to się działo. Tak, to był z Darkiem we Władku. Macie film z tego, jak odwiedziłem ich na plaży wschodniej. Oni później poszli jeszcze na zachodnią połowić, no i łowili do rana. No my dzisiaj będziemy do rana? Nie chyba. Nie, Michale, bo z tego nie będziemy do rana z tego względu, iż jutro mamy znowu na 8 rano kupę roboty, tak? No, u nas, słuchajcie, plaża wschodnia i zachodnia, licząc od portu we Władysławowie, no to jest wyczuwalna różnica i to w strukturze dna i ogólnie w braniu ryb. A u was? Na wschód od portu, generalnie za molem, już jest różna rafa. Z kamienia wysypana.
Ona jest tak na 100 metrach gdzieś. Max, więc nie będzie. No. Właśnie. I słuchajcie, czy jest sens tak dorzucić do tej rafy, powiedzmy to 80 metrów i tam trzymać zestawy? Przed rafą będzie płytko i nie będzie tam. Czyli taka plaża typowo surfcastingowa, to jest ta zachodnia, na której dzisiaj jesteśmy. Na zachód od portu. No dobra, jeżeli ktoś przyleci tutaj do koło brzegu na surfa, no wypróbuje tą plażę i chciałby gdzieś jeszcze uderzyć. Gdzie? Najlepiej. Na wschód. Mijamy Arkę. Mhm. Dalej mamy Sarbinowo. Mamy umocnienia jeszcze, nie? Nie Sarbinowo, tylko Sianorzędy. Sianorzędy, przepraszam. Sianorzędy. Ale i też miejscówka fajna na surfa. Czerwonka. Czerwonka. Był tam paskudny lis, który jednemu z kolegów potrafił wyciągnąć pokrowiec na pół plaży bez wędek. Aha. Tylko dlatego, że zaczepił się pokrowiec o worek z kanapkami. Strach było spokojnie poleżeć, bo wiadomo było, że lis krąży. Mhm. Tu jest bezpiecznie. No i poza tym tutaj jest więcej ludzi, bo tak jak widzimy, cały czas chodzą chmary dziewczyn, ludzi. Ludzi. Tak, ludzi. Tak, bo nasze żony są w domach, więc biedne zostały, więc no tutaj ludzie, ogólnie ludzie. Większość to są panowie w podeszłym wieku. No i jest ogólnie bezpiecznie chyba, nie? Bezpiecznie. W nocy, siedząc w nocy, denerwuje trochę światło, które ze schodów tutaj do nas dolatuje. Aha. A jeśli chodzi o ludzi, rzadko ktoś tędy się przechadza. A to tak jak powiedziałeś. I tak idą. Mówię o nocy. Teraz jeszcze. A tak jak powiedziałeś, jest blisko do samochodu, dobre dojście przez park. Jedynie te 300-400 metrów plażą po piasku. Ale to już lajcie. Miesiące najlepsze na Węgorza. Jak woda się Paweł pikuje? No dobra, czyli co? Czyli lipiec, sierpień, we wrześniu już schodzi, nie? Woda, temperatura. Tak, tak. W wrześniu, w Węgorzu to już ostatki będą w Węgorze, nie? Mm-hmm. Już bardziej, kurde, flądra by zaczęła lepiej wrześniu. A początek, połowa czerwca? W pół do 11:00 to już jest dobra godzina, tutaj już coś by mogło się zacząć dziać? Godzina najlepsza. Trzeba rozbroić właśnie robaczki. Uzupełnić na haku i wrzucamy i już czekamy na branie. No tak wygląda zestaw, no nie wiem, po godzinie, no troszeczkę się zagapiłem. Jest zielsko, no co zrobić, no ale są też nasze glizdy, czyli no nie ma ryby. Whisky z lodem. Siema, bry. Także dzisiaj będzie tylko skromnie, kawka sama. No opowiadaj, chce ci się to nosić na plażę? Generalnie nie chcę się ani nosić, ani dźwigać, ale nie wyobrażam sobie ryb i nie wypić kawy. Dzisiaj nie ma kawiareczki. Z reguły jest. Z reguły z Julkiem jeździmy we dwóch, także ja ciągnę cały sprzęt, a Julek ciągnie całą kawiarkę. Cały barek. Jakbyśmy zostawali na noc, to byśmy byli trochę lepiej wyposażeni. Pokaż, jak wygląda szczęśliwy człowiek. Co to było, myślisz? Ale pytanie jest, czy to dalej jest? Zaraz się okaże. Chyba, że znowu fałszywy alarm. To jest strasznie delikatne branie, bo nawet nie dzwoni. Nie? Będzie glizda. Jest glizda? Glizda. A tak się właśnie myślałem, jak szliśmy, żeby się tu ustawić. Ale malutki. Ale węgorz. Ale węgorz, patrz, jest. Jest i on. Chyba, że mi chodzi do wody.